Droga, na której warto się zatrzymać. Słowa, które warto usłyszeć. Emocje, które warto poczuć. Pytania, które czekają na odpowiedzi. WWW, czyli wielkopostne wglądy w siebie. Radiowe rekolekcje z paschalną nadzieją poprowadzą Gabriela Kuca i ksiądz Marcin Gryzło. Zaufanie. Ewangelia według świętego Łukasza. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Doszli w końcu na Golgotę. W cieniu prześników, gorzkich ziół i jabłek rozpoczęła się egzekucja. Położyli go na ziemi i dłonie rozkrzyżowane przybili do belki. Unieśli ją w górę, jak rozpięty żagiel. Bóg odbijał się od brzegów rozpaczy i okrucieństwa. Jeden tylko z ewangelistów, święty Łukasz, przekazuje nam ostatnie słowo umierającego Jezusa. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Zaznacza przy tym ewangelista, że słowa te zostały wypowiedziane donośnym wołaniem. Można się dziwić, że umierający Jezus znalazł w sobie siły do wzniesienia tak mocnego krzyku. Zastanowiło to nawet rzymskiego celnika, który widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Okrzyk i słowa Jezusa są wołaniem bezgranicznej ufności i zawierzenia Bogu Ojcu. Ostatnie słowa Jezusa są cytatem z psalmu 31, który jest wielką modlitwą ufności. Aktem ufności kończy się życie tego, który przyszedł na świat, aby w sercach ludzkich zaszczepić ufność w nieskończone miłosierdzie Boga Zbawiającego. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Duch jest czynnikiem życia, a więc powierzać Bogu ducha to oddać Mu całe swoje istnienie. Nie tylko śmierć, ale całe swoje życie. Jeśli Bóg jest samą miłością, to jasne, że pragnie On tylko mojego dobra. Jeśli jest samą mądrością, to On jeden wie, co jest dla mnie naprawdę dobre. Jeśli jest samą wszechmocą, to nie tylko chce, ale i może uratować mnie w każdej sytuacji. Zaufanie to wielka szkoła oddawania. Powierzam się Tobie. Oddaję Ci siebie, bo wiem, że to najlepsze, co dla siebie mogę zrobić. Człowiek wierzący nie tylko wierzy w Boga, ale przede wszystkim ufa Panu Bogu. Oddajmy Panu Bogu wszystko to, co nas boli, co nas ukłuło, te nasze ciernie zdrady, bezsensownych odejść, chorób, samotności. Bóg rozpoznaje nas po ranach, które chce dotykać, bo tylko On może je uzdrowić. Ufaj i wierz, bo ta próba nie może trwać dłużej niż życie. Czasem nasza droga wiary jest drogą ciemności, ale choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Moje życie i umieranie, każda łza, każde upokorzenie, każde cierpienie ma sens, bo to wszystko jest Twoje. Twoje, miłości tak dawna, tak nowa, która czynisz wszystko nowe. Miłości ukrzyżowana, która wiążesz na zawsze ręce Bożej sprawiedliwości, aby rozwiązać na wieki ręce Bożego miłosierdzia. Dzięki Tobie wszystko, co skończone, dopiero się zaczyna, bo miłość zawsze zwycięża.
Cię, Panie, jak jesteś w swym niebie. Czy nie lepiej Ci było tam zostać u siebie? Stwórca wszechświata rozdał swą wolność, teraz wisisz tu. Do poznania tak bardzo zniszczone, ciało Twe krwawi, jest obnażone. Miłość przybita gwoździem do krzyża, trudno pojąć to, że Ty, Panie, wisisz tu. Że zaraz po Twojej śmierci, gdy ręce Twe zwolnią z liny ciężaru, teraz wisisz tu. I martwe opatrzę Twe zniszczone ciało, gwoździe wyciągnę z rąk Twoich spękanych i wtedy znów spocznę na piersi jak wczoraj, lecz nie tak spokojny, bo zaufanie to wielka szkoła oddawania. Oddajemy kontrolę, ale nie sprawczość i odpowiedzialność. Zaufanie to efekt ufania, ufności. To ważny element relacji opartej na bezpieczeństwie, wzajemnej trosce, empatii, uwadze i pewności, że cokolwiek się wydarzy, ta relacja przetrwa. Zadajmy sobie pytanie, komu tak naprawdę ufamy? Do kogo mamy zaufanie? Bądźmy szczerzy w tej odpowiedzi. Ktoś powie, ufam tylko sobie. Ktoś inny, mam zaufanie do współmałżonka, do przyjaciół, do rodziców, do dzieci. Może ktoś odpowie, ufam Bogu. I wiem, że Bóg nie zbawia mnie od nocy, lecz Bóg zbawia mnie w nocy. Jesteśmy na różnych etapach życia, jednak zawsze potrzebujemy kogoś, komu możemy ufać. Bez tego nie mamy poczucia bezpieczeństwa tak istotnego do wewnętrznego, harmonijnego wzrostu. Bóg ma do nas zaufanie tak pełne, że nie kontroluje naszego życia, lecz daje nam wolną wolę. Nam trudno jest to przyjąć. Bywa, że mamy skłonność do manipulowania innymi, czy chęć wpływania na nich. Kontrolujemy też to, jak chcemy, by ludzie nas widzieli, tym samym nie pozwalając sobie na autentyczność. Jesteśmy zatem uzależnieni od ocen, opinii, nierzadko obcych nam osób, którym w ten sposób pozwalamy wpływać na nasze życie. Zaufanie opiera się na wzajemności.
postawa Jezusa uczy nas tego, by mieć ufność w to, że nasze powołanie ma sens i że warto, żebyśmy zanurzyli się w źródle Bożej miłości i zaufali temu, który nam już zaufał. Życie będzie nas konfrontować dalej z tym, że coś pójdzie inaczej niż zakładaliśmy, że nasze plany będą ulegać zmianie. I najprawdopodobniej to będą dla nas momenty próby. Czy ufamy Bogu i czy pamiętamy o tym, że cokolwiek będzie się działo, to relacja z Nim, oparta na zaufaniu, daje nam poczucie bezpieczeństwa i umocnienia oraz wewnętrznego spokoju. W takiej kondycji łatwiej nam o sprawczość, a jednocześnie pozostanie w łączności z naszym człowieczeństwem. Bo zaufanie do siebie, do ludzi, do Boga to efekt pielęgnowania relacji w oparciu o szacunek, wolność i miłość. Lidia Helena Zelman w jednej ze swoich książek napisała: zaufanie to coś, co się buduje przez lata. Nie można tego kupić. Droga, na której warto się zatrzymać. Słowa, które warto usłyszeć. Emocje, które warto poczuć. Pytania, które czekają na odpowiedzi. WWW, czyli wielkopostne wglądy w siebie. Radiowe rekolekcje z paschalną nadzieją prowadzą Gabriela Kuca i ksiądz Marcin Gryzło.